Więc tutaj Jone może upaść w każdej sekundzie, ale tutaj zdecydowanie myślę, że więcej jakby komfortu jest po stronie Grypcio. Czy się z tym zgadzasz, Peter? No chyba tak, no. Wydaje mi się, że tutaj bardzo istotne będzie to, kto będzie w stanie wykorzystać lepiej puffingi swojego junglera, ustawić dobrze alejkę i nawet te najmniejsze, najdrobniejsze potknięcia obie te formacje potrafią wykorzystywać, więc przed nami naprawdę ciekawe starcie. Są midlaner. A propos agresji. Ale czasami też za bardzo agresywne. No właśnie. Agresję pokazuje też Ryuzaki, Frigo, już ze spalonym błyskiem. Dobrze, że to Q też było nastakowane. My znowu na bocie. Okay. Teraz to Kabi zaczyna tę walkę ze stunowansa i Avra wypchnięty do przodu. No a może zgarnąć sobie pierwszą krew, dokładnie tak się dzieje. Pierwsza krew pada na konto tego koreańskiego strzelca. Szabi. Katami. No to już przydziana forma konia. Hej, chyba zdąży się uratować, prawda? Prawda? O. Jeszcze jeden autoatak, finalnie! Podwójne zabójstwo dla strzelca z Zero Tenacity na dole. Zobacz, Grypcio gra podejście pod z ekspresową rotacją na środkową alejkę, a Slowkiu nie ma dostępnej pasywki, on ją użył wcześniej. Sealfate zagrano od Frigo, reszta Grypcio Craftu na pozycjach. Kiber zapuszczony, ale Szabi Katami to po prostu przeżyje. No brakuje autoataku, pojawia się Kabi, próbuje zaunować, ale się nie udaje. Slowkiu padnie tutaj trupem. Szabi Katami zresztą też, no ale jest Frigo, jest Wicher, ale no właśnie, dochodzi nam do tego jeszcze Ryuzaki. Pojawiają się pierwsze mityczne przedmioty. Pojawia się po raz kolejny też podejście na środkową alejkę, ale też na dolną. Avra nie ma dostępnego ultimate'u, uzdrowienie jest dostępne, leci teleportacja. Ale co ona ci da, kiedy trzech zawodników Zero Tenacity właśnie okupuje ci dolną alejkę. Ale no, się... a zagubiony. No, po prostu martwy. Prawie nie trafia tego Flawless duetu, ale to absolutnie nic nie da. To będzie po prostu zabójstwo dla toplanera Crypto Craft. Ale bit duetu. Uderzy, ale Prime tak samo plejty z bota zbierze. Ojej, ale nieporozumienie, nieporozumienie. Dwa plejty na górze, trzech zawodników na Zero Tenacity związał go tymi piórami na górze. No, kolor niby taki, o moment, bo tutaj ZT na dolnej alei. Prime coś skacze, coś próbuje. No a czy uda się go zabić? Nic z tego. Prime wiedział, że to jest sytuacja podbramkowa, że coś trzeba jeszcze próbować, żeby wytradować może jeden za jednego. No niestety nie uda mu się, to Szabi Katami też po prostu będzie tutaj martwy. Jeszcze próbuje przeciągać tę sytuację za pomocą swojego ultimate'a, ale co ci dodaje? Że ten na środku, ale zobaczymy, jak tutaj Behave i spółka będą chcieli grać. Prime teraz ofensywnie, ale Ryuzaki jest na miejscu. Ale szpat tarapaty, w sidła zastawione przez Zero Tenacity. Tutaj trzeba będzie palić ten błysk. No nie dorwał tego midlanera. Reszta Zero Tenacity już w odsieczy, Damian. Czas na zemstę. Lecą dwa teleporty też, co prawda, ze strony Grypcio Craftu. Mówiłem o bardzo drużynowej pod smokiem, nic bardziej mylnego. Ona będzie właśnie na dolnej alejce. Szabi Katami padnie jako pierwszy. No kolora, ciężko się już przez niego przebić. Flash jest dostępny? Nie, nie jest. Jakby chciał zjeść Avrę, ale zobacz, chodzi Kabi. Frigo będzie po prostu martwy. Infernum trafiony za pomocą ultimate'a. Wystakowany Prime, ale bardzo mocno bity. Kolejny teleport ze strony Zero Tenacity. I piękne wejście, piękny cyklon od Ryuzakiego. I ta walka zostaje po prostu zdziesiątkowana, wygrana, zesłomowana przez Zero Tenacity. Tutaj walka, tylko pytanie, czy Grypcio na pewno może tam się dostać na czas. 3000 na noszorze. Kabi, jakkolwiek to broni, ale jednak to Noa bierze noszora. Finalnie tak, Ryuzaki nawet tego nie zesmajtował. Zobacz, Kabi tutaj upadnie, no Zero Tenacity, nogi zapasne i widocznie jest ultimate od Prima, ale jeszcze lepszy od Slowkiego, który zastopował tutaj Zero Tenacity. W czasie ten turę na topie myślę, że trzeba go wziąć. Okej, powinno się to udać. Zagrane solo unbound, ale nie wiem, czy po prostu to nie jest tutaj martwy. O, jest. No właśnie, to ultimate Cho'Gatha tym razem był dostępny. Ony Grypcio Craftu, ale ten z flashem, smoke reset, tak delikatne rozbrojenie tej sytuacji, delikatne. Przez to, ale Prime zupełnie po drugiej stronie, zagrany ultimate, ale podbity przez Ryuzakiego. Finalnie to Zero Tenacity bierze tego smoka. Mogą też się toplej na Grypcio Craftu, ale on nie poddaje się bez walki. Kabi bardzo mocno obijany, ale to się nic nie da. Najwidoczniej Zero Tenacity w tej mapie po prostu jest dla Minecraftowców zbyt silne. Okej, Frigo jeszcze próbuje coś czarować, ale szybki silence, szybki knock-up i nie ma tutaj opcji na zwycięstwo. Ryuzaki jeszcze goni zaje, no i Avra oczywiście nic nie może zrobić. Nie da się grać. Szabi tak samo i piękny wynik, 4 do 20. Lejkę. Ten Behave zagrywa Erkę, no a też chciał chyba odpowiedzieć swoją mereczką, ale teraz Frigo. No właśnie, on też odpowiada swoim ultimate'em, swoim też wejściem. Ojej. No ale Zero Tenacity najwidoczniej zna odpowiedzi na każde pytanie, jakie zadaje im Grypcio Craft. Bo na to, Damian, no po prostu nie da się grać! Noa, flash do przodu i nawet chyba tego naszora nie trzeba będzie wziąć, bo tutaj może się topem to zamknąć, chyba że ZTM po prostu pokusi... Okej, Frigo na bota. No chyba po prostu taki lekki open, mam wrażenie, ze strony Frigo. No ale domyślam się, że gracze Grypcio też sobie zdają sprawę, że ta gra już jest skończona, no i niestety nie ma tu szans na comeback. No nie, no patrz na te deptimery, Prime 15 sekund, ale... Wszyscy zawodnicy Zero Tenacity są w bazie, są gotowi, ledwo co obici tak naprawdę, nie licząc Kolora i Kabiego, choć to i tak nie jest jakaś imponująca ilość tak naprawdę.
No Frigo na szybkim powrocie, no ale na powrocie też na fontannę. Zero Tenacity wlewa się niczym potop do bazy CryptoCraftu i wygrywa tę grę w sposób, no jeżeli to nie jest dominacja... takich jednostronnych serii w Ultralidze. To prawda. I w takim razie, korzystając z nimi, że mam ciebie tutaj na desku ekspertów, oglądaliśmy matchup Irelia kontra Cho'Gath. Tam wiadomo, że Prime nie poradził sobie szałowo, ale nie grał przeciwko samemu Cho'Gathowi, tylko całej drużynie. No nie, no wiadomo, tutaj jest troszkę tych form engage'u, ale moment, bo 1v1 na midzie. Ale zobacz, tutaj SlowQ nie trafił drugiego, perfect execution. I pierwsza krew tym razem wpada właśnie w ręce CryptoCraftu. Mogłoby się tutaj działać Ryuzaki, zresztą tak samo. Ale zobacz, jest Shavikatami, jest Prime, Shavikatami trafia na inicjację. Prime zabiera ultimate, leci prosto w Ryuzakiego, on po prostu jest martwy. SlowQ się wyratuje, odpowiadać. Abra zadaje darmowe obrażenia, ale no właśnie, Kavi już w formie konia, próbuje złapać dalej Abra, żeby go przerzucić. Shavikatami odpowiada, Ryuzaki jest w okolicy, szósty level dostępny. Abra po prostu zostanie przepoksowany przez leśnika z Zero Tenacity. Pytanie co z Leoną, czy uda się ją zabić również? No, a nie chce odpuścić. Brakuje, o tu jeszcze z fleszem. Braknie też jeszcze tego jednego turret hita, 30 HP po stronie leśnika z Zero Tenacity. Tych dwóch czempionów w postaci CryptoCraftu. I po raz kolejny na dole, Shavikatami złapany, no tutaj nie ma jak tego przeżyć po prostu. Tak jest, no tutaj wyłapany, scecekowany, nie da się nic zrobić. Frigo oraz Behave. Ale co da się zrobić na midzie? No właśnie, Frigo z Behave'em próbują zapaść SlowQ, ale ten ukryty w dymie. Frigo bardzo dużo HP jeszcze po jego stronie, ale SlowQ no próbuje uciekać, nie uda się, ale Frigo też nie czmychnie stąd. Ale mało brakło, żeby tam to agro puściło, ale jeszcze to nie jest koniec tej walki. Ryzaki chce golić Behave'a. Ale leci prosto pod wieżę, no próbuje zapaść Behave'a, ten bardzo dobrze zagrywa to mechanicznie i Ryuzaki finalnie upadnie. To jest żadną dla leśnika Grypcio. 2-2 w całym trade'zie, plus oczywiście parę plate'ów na środkowej alei, także drażej tutaj Grypcio ze zwycięstwem bym powiedział, ale Avra teraz pytanie, czy on jest w stanie stąd wyjść? Avra by śmiercią chyba, no właśnie, ten nie jest dostępny. Nie docenił tutaj Dainera. Tak jest, no troszkę tutaj podokucza, ale teraz jeszcze Leona łapana, no i Shavi musi fleszować. Shavi po raz kolejny złapany i po raz kolejny nie za bardzo jak jest mu pomóc. No Behave zagrywa te korzenie. SlowQ, jeszcze Ghost opalony. On będzie tutaj martwy, Kavi tak go złapie po drugiej stronie, zresztą SlowQ wybije się razem z nim, po prostu ciachnie go tą kamą. Trójkowa akcja. O, trzech na jednego, Kolor jest sam. No właśnie, ten flesz jest dostępny, ale te korzenie finalnie tak czy tak go trafią. No ale ten Cho'Gath i tak już jest twardy, ciężko jest go Frigo po zwycięstwa. No, Avra chyba go nie znajdzie. Szukać. Ojej. To można dekery CryptoCraftu. Po raz kolejny zresztą Damian, to już będzie czwarta wywrotka. Są dwie teleportacje. Frigo. Jest Ryuzaki, zagrany ultimate od Shavi'ego Katamiego. Frigo ze swoim zresztą tak samo, ale Zero Tenacity po prostu go dojeżdża tak samo jak jego wspierającego. Kolejna walka na konto czerwonej formacji. Bo ja pamiętam dogrywkę, jak to wyglądało i mimo, że Zero Tenacity to wygrało, no to Frigo złapany, Behave zapuszczony z korzeniami, ale czy one w ogóle dolecą? Dolecą, ale to są lambandy zagrane, tak musi się wrócić do poprzedniego miejsca. Frigo jeszcze zipie, ale Kavi wraz ze SlowQ próbują go dojechać, ale ten po prostu no nie chce upaść młodymi Dainer CryptoCraftu. Finalnie to właśnie pada SlowQ jako pierwszy Shavikatami. Może jednak. Inkasuje ten Shadow, ale też jest Kolor. No zobacz, jest Prime, tutaj ozłocony Kavi. Support Zero Tenacity po prostu jest martwy. W końcu jakaś wygrana wymiana dla Grypcio. Po prostu prawie tak wszystkie myszy. Zrobił co trzeba, teraz Behave na celowniku. No właśnie, prawy wcisnęło ZTN na górę, złapany Behave, ścięte to drzewo zostaje przez ZTN. Ale zobacz, oni jakby próbowali lecieć dalej, no bo po drugiej stronie jest Noah, próbuje odcinać. Świetny ultimate od Noah, uniknął ultimate'u od Frigo, który jest silencowany przez Kolora, po prostu martwy, zezłomowany CryptoCraft na górze. Zero Tenacity okupuje dolną alejkę, wieża Tieru trzeciego już padła, inhibitor stoi otworem, wręcz woła zawodników Zero Tenacity, no dalej, weźcie mnie, ale CryptoCraft stoi tutaj na straży. Nie chcą tego tak łatwo oddać, ale też ciężko jest po prostu w Zero Tenacity wchodzić, bo to oni w tym momencie odwracają tę sytuację i w tempie ekspresowym eliminują dwóch zawodników CryptoCraft i biorą finalnie ten inhibitor. Chyba jednak uda się to zamknąć tu i teraz. ZTN będzie tutaj podejście pod Nexus. Dwóch zawodników od CryptoCraft jest martwych, turret przy Nexusie będzie już zniszczony. I to jest ważne, no Frigo nie żyje, tak jedna z tych głównych postaci po stronie CryptoCraft. Prime okładany przez Noah. To może być po prostu koniec gry, Damian. To są dwa wzmocnione miony za pomocą Barona Shora. Te kanony, cała fala jest dostępna. Zero Tenacity Taco po prostu weszło do bazy Grypcio w 25 minucie z Baronem Shorem i po prostu robi 2-0.
25 minuta meczu i rzeczywiście Nexus uda się rozbroić. Jeszcze ZTN dominuje przeciwnika i pastwi się nad nimi na ich samym ich spawnie. Jeszcze zabita seria na sam koniec. I potężne roamowanie. Bardzo jestem ciekaw i no słuchajcie, skoro nic nie działa standardowo, no to trzeba podkręcić i Gryptocraft zrobiło to do granic możliwości. Jeszcze co prawda ta fala Gryptocraft, jeżeli dobrze pożongluje tym agro, są w stanie zabić kolora. To się właśnie dzieje, Damian. Dobra, wizja od Slowkill tutaj. Naprawdę ryzykowo bliższe spotkanie z Behave'em. A Noah na razie stawiony sam naprzeciwko trzech zamyków Gryptocraft i Frigo trafia dosłownie całym ultimatem. Enchanted Crystal Arrowy, który mógłby tutaj lecieć prosto w twarz zawodników Gryptocraft. W tym momencie to Behave zaczyna tę walkę. Behave też dostaje właśnie tym Arrowem, ale to wydanie chyba wciągnął chronię. To Behave, który właśnie w tym momencie upada. No i Gryptocraft no w odwrocie, ale Heralda Zero do nas i teraz jeszcze nie weźmie. O. Ale supporta, mało by brakło, a to mogło mu tam przelecieć tak naprawdę, bo Slowkill by go zabił. Sheryuzaki tutaj w pomocy. Blisko. Bardzo Jakie blisko, Damian! Wygrillowany mi! Oj, to jest zgon chyba po prostu. No nie. Chyba po prostu odpuści tego kraba, ale zobacz na dole. Tutaj trzech zawodników. Avra całkiem jest tym flashem. Nie trafił to prawda celu, ale Noah musiał zużyć obydwa swoje summoner spele. Nie znajdą to zabójstwa, ale znajdą wyrzucenie Zero Tenacity. Zdoby się nie poddaje. Absolutnie. On wręcz na szpicę szedł tutaj z tą ofensywą. Ryuzaki, bardzo dużo obrażeń, szawi katami, pierwsze zabójstwo z Death From Below. Ale na górze nie zwalniamy tempa, Damian, bo Price podczas oblężenia ze strony Zero Tenacity wchodzi dalej. Flash za flash tak naprawdę, ale uniknął barana, ale ten Crystal Arrow, no Prime już tego nie wytańczy. Prime już tam recall wcisnął, on wie, że to jest po nim. Kraba. No. Okej, Behave teraz na środkowej alei. Brakło tam tego błysku, ale ten błysk Behave ma dostępny teraz, ale absolutnie nie będzie mu potrzebny. Zaproszony przez Slowkill, ale no tym razem zabójstwa na Frigo chyba jeszcze nie zgadną, choć ten Spirit teraz zagrany. Slowkill próbuje to znaleźć, no Ryuzaki jest po drugiej stronie, Frigo upadnie, Shavi katami dołączy do kolegi w zaświatach. No Behave musi uciekać, ale to Spirit teraz cały czas dostępny. Bati. Ach, no i było tak pięknie, było dobrze i co? I dwa zabójstwa oddane tak łatwo, teraz Prime kontra Color. I pytanie, czy Prime może coś zrobić? Noah jest na miejscu i Prime również chyba skończy nie najlepiej. No, ale chociaż... Zobacz ile obrażeń! Pakowuje prosto w Noah, ale no jeszcze brakuje. No, teleportacja taka... Okej, do zbiórki. Kto ale... tu kogo snajpi? Bo to Frigo próbuje wraz z Behave'em. Slowkill bardzo mocno bity. Ale ty nie zagrałem, co prawda. Leci baran, celu nie trafi. Na alergą Vi już nie możesz nie trafić. To jest złapany Frigo, ale reszta Gryptocraftu to Shankar! Moi drodzy, zapodane z Avry, które może bardzo mocno pokrzyżować plany Zero Tenacity. Kolor, ta ogromna ściana bardzo długo trzyma. Rozbicie za Zero Tenacity, ale Noah odpalony, szuka dalej wejścia. Avra bardzo dobrze go stopuje, ale Kolora nie da się powalić. Tak jest, flash zagrany, więc będzie bezpieczny. No i koniec końców, to będzie na pewno koniec. Jeszcze walka od Red Buffa nasywa czeka. No ale jednak tutaj ZTN musi uznać wyższość przeciwników. A to się skończy, tak, zdecydowanie. No finalnie 2-1, dobra walka dla Gryptocraftu. No ale tutaj Avra, on bohaterem tego teamfightu tak naprawdę. Jeszcze nie koniec. No nie kończymy, nie zwalniamy tempa. Czy w końcu uda położyć Kalora? No jednak przed tym executem nie uciekniesz. W końcu udaje się położyć tego wielkiego kloca po stronie Zero Tenacity. Zobacz, Slowkill szuka ze Spirit Rushem, ale Avra po raz kolejny stopuje kolejnego zawodnika po stronie Zero Tenacity. Ale my absolutnie, Damian, nie kończymy. Teraz szuka Behave. Mogą znaleźć Noah, to się właśnie dzieje. Avra znajduje ten shutdown. Mocne ryzyko, ale jeżeli to wezmą i uda się stąd uciec, to naprawdę wielki bonus dla nich. Gdzie jest Might? Nie, oni to będą. Jezus Maria! Nie! Baran bierze tego barona na Sora! Nie wierzę, że to się stało! Ten gambling Gryptocraft zagrało wabank! Stracili absolutnie wszystko! Behave, gdzie on był? Jak do tego doszło? Co się stało? Moment, Shavi. Niecelna RK. Behave latuje, może jednak, Frigo, raz. Znalazł to zabójstwo, znalazł wskrzeszenie na Avrze, no przypłaci życiem. Red Buff zabił Ari, co się dzieje w tej grze? Jednak skrócenie dystansu do... Jest Shavi. No, a co się stało? Jeszcze go podpalił. Co to za Ignite? Dlaczego on go podpalił? W ogóle tam zostało 70 HP, tam. Dobra, o tym za chwilę, bo my tutaj absolutnie nie możemy zwolnić. Przedłużony po raz kolejny, świetny ultimate od strzelca Gryptocraftu. Próbują wchodzić dalej. Shavi katami nie znajdzie resetu, on znajdzie tutaj tylko swoją śmierć. Trzech zawodników próbuje pić i położyć Kolora. To się nie stanie. Wchodzi Slowkill ze Spirit Rushem, Prime upada. I nie wiem, czy z tym nie upada też ostatnia nadzieja Gryptocraftu, Damian. No, wygląda to nie najlepiej. Frigo coś próbuje jeszcze, gdyby zabił Ari, wskrzesiłby swoich kompanów i jeden upada. To jest koniec, Damian.
O mój Boże, co za gra. Chociaż Behavior jeszcze stara się, coś kręci. Może to nie jest jeszcze koniec. Slowkill? Okej, okay, udało się go złapać, ale co jeszcze? No, Prime? Bronią się. Zabójstwo, okej, okay, to ważne informacje. Znaleziony Shutdown, znalezione zabójstwo. No wygonieni jak na razie zawodnicy z Hero Tenacity. No jeszcze chwilę, Grypcio Kraft tutaj może powalczyć. To nie koniec, to nie koniec, to jeszcze nie jest koniec. Shavi Katami no próbuje lecieć do przodu, znaleźć kolora. Naprawdę ciężko go położyć, no może tym razem się uda. Shavi Katami no nie znajdzie tutaj śmierci, ale zobacz gdzie ten Ornn stoi, to jest naprawdę paskudne. Pięknie tankuje, no i tym razem już musi ją upaść. Nie tym razem. Dobry unik ze strony Avry. Tutaj Ankole po raz kolejny, bardzo dobre zgranie, wchodzi pikiem, odpalony cykl, ale wichura i execute w postaci Shaviego Katamiego. Zero Tenacity jeszcze nie wejdzie do bazy, Krypcio Kraft jeszcze dycha. Zetten w pochu musi się ratować, niezły W od kolora, ale kolor trzeba na pewno będzie w stanie uciec, nie ma flesza, jest gonitwa, Frygo na miejscu i cała ekipa, kolor na pewno będzie martwy. I pytanie, czy uda się przejść do Noshora moment, bo kolor chce jeszcze wziąć Behavior ze sobą. To nie to. To się nie uda. Dobra, udało się. Przejść, bo w sumie w kompozycji, gdzie nie masz takiego stricte AD carry, może być trochę ciężko właśnie zbranie tych obiektywów. Czekają na miniony, nie? Żeby jednak też ten minion układał. Trafi Prima, czy Zero Tenacity wykorzysta okazję? Jeszcze nie. To będzie po prostu wieża wzięta przez Grypcio Kraft. Shavi Katami po drugiej stronie wchodzi, Behave z flashem, cyklon odpalony. No próbuje zaunować Noa. Frygo z odpalonym ultimatem szuka przeciwnego strzelca, ale zobacz co dzieje po drugiej stronie. Prime po prostu skasowany przez resztę Zero Tenacity. Behave może podzielić dokładnie ten sam los. Dwóch zawodników Grypcio Kraft już za światach. Trzeba się ewakuować. Dziwna miskomunikacja, Grypcio. Frygo chce wyjść z tego zagrania, Behave engage'uje. Totalnie pogubione z Grypcio Kraft. No i pytanie, czy ZTN będzie w stanie tutaj złapać Avrę? Na to wygląda, bo ten flasha nie posiada. I od razu jeszcze będzie przejście do smoka. A może nawet pójście midem? Martwy Avra, a Shavi Katami musi stąd uciekać. Dlaczego on tu został? Chciał wave'a łapać. Chodziło o wave'a. Ale teraz Shavi może jednak to obrócić. Stun niecelny. A tataczek to brakuje. Okay. Finalnie wystarczyło. Jednak duża ilość zabójstw. I dzieje się sporo. Teraz Noa wysunięty na midzie, ale to jest bait. Okej, okay, Behave łapie tego Arała, daje okejkę, ale czy będzie na pewno okej? Okay? No nie wiem. Pełen odwrót ze strony Zero Tenacity, żeby po prostu zabić leśnika Grypcio Kraft. Oni lecą dalej, mogą szukać. Ankor zagrane, ale Avra zapany wchodzi. Prime próbuje znaleźć Noa. Poleciał flash, poleciał stun. No, opada. Noa koniec końców martwy. Shavi Katami okay. Ma ten reset, jest też Frygo. Kolor zostawiony sam, on musi tutaj upaść. Mimo to, że leśnik złapany, to walka wygrana na Grypcio. Poświęcili Harambę, żeby mogli wygrać ten mecz. To mi się podoba. Ale trzeba by na pewno wygrać? No może za wcześnie to powiedziałem. Wydaje mi się, że jeszcze nie. To jest jak na razie jeden wave. A jest naprawdę dobry, jeżeli chodzi o czyszczenie wave'ów, to Ari może sobie z tym nieźle poradzić. Oj tak, ale tylko ofensywnie. Ale no nie w takich sytuacjach, kiedy Frygo po prostu jest w ciebie wcelowany i jest jak pyk, a Slowku jest tą czerwienią. Grypcio na jedną kartę, będzie próba kończenia tego meczu, ale wave nie jest aż taki duży. No a 15 sekund, okay. Jest cały czas dostępny Prime, próba złapania Slowku, ta nieudana. Ryuzaki trzeba zabić, on musi tutaj paść, on kupuje czas. Pada turret. Jeszcze ten zegarek, jeden turret padł, zmielony no, Ryuzaki, drugi turret. Jest okay. Jeszcze próbuje kupować czas. Wchodzi Frygo, ten złapany Enchant Crystal Arrow, ale ten mecz wygrywa Grypcio Kraft. To wręcz duży podziw względem top lanera Zero Tenacity, że aż tyle banów kupuje, tyle przestrzeni daje pozostałej reszcie swojej drużyny. Gdzie już Ignite? Został zużyty ze strony Zero Tenacity, a Frygo, no braku, nie wiem, czy się nie zapędziłeś, stary. Tak naprawdę, bo świetnie wykorzystuje błędy rywala. Robar kolejny trade, po raz kolejny trafiony Shuriken, linie lotnicze Akali! Na Noe, ale to jest Zaya, no. Nie ma szans. No tutaj Behave. No, przypałkujesz co najwyżej, no i Behave będzie musiał palić flesza, albo po prostu padnie. Federstwo Behave jest po prostu martwy, sam zastawił pułapkę i sam w nią wlazł. Ojej, 15 minuta, Bounty ci wyskakuje. To jest zły znak. To jest tragiczny to nie jest znak. Znak. To jest tragiczny. A jak będzie ta walka? Dla kogo będzie tragiczna, dla kogo będzie pozytywna? Niezłe rozbicie beczko ze strony Behave'a. Zagrane Hostile Takeover, trafiony Ryuzaki, ale on odwraca dalej z cyklonem. Dalej Grypcio Kraft nie znajdzie zabójstwa, leci teleportacja, bardzo łatwy ultimate od Frygo. Slowkill tańczy, udaje się zabić Avra, ale nie znajdą tego resetu zawodnicy Grypcio Kraftu. Zero Tenacity kasuje tę walkę. Slowkill, co za mecz, co za performance na tej mapie, no perfekcyjnie, 6-0. W tym teamfightie oczywiście 3, ale Prime solo bolo, brawo, Prime, ratujesz honor Grypcio Kraftu. Ładny killek. Ładny hookshot. A o tym za chwilkę do tego wrócę, bo tutaj Slowkill wraz z Kamim rozpoczynają ofensywę. Avra martwy po raz kolejny.
To zabójstwo już pada w ręce Ryuzakiego. Szawik, finalnie to gra została przegrana, ale ten duel Avra też po prostu przegra. Slowq jest zbyt fet już. O jakąś próbę zabicia, nie? Slowq chce wyjść, ale jest tutaj Ryuzaki. O stary, to teleportuje. To już widać tę desperację. Oni muszą coś znaleźć, nie muszą czegoś szukać. Bo jaki jest problem? Grypciokraft musi walczyć o tego smoka. Tylko oni nie mają jak walczyć o tego smoka. No jest próba, teraz złapania Noa, ta bomba wybuchnie, jest uzdrowienie, coś znajdzie finalnie to zabójstwo, to Frigo. Piotr na City w 6 minut jest w stanie zdziałać naprawdę bardzo dużo. Po drodze w stanie jeszcze Baron Nashor, a Zero Tenacity próbuje wypędzić ich z tej górnej alejki. Ładne zagrane hostet takeover, udaje się znaleźć Kabiego. Kolor znajduje zabójstwo, dolatuje na Mavra. Mogą znaleźć tutaj zabójstwo właśnie na kolorze, to się dzieje. Okej. Krypciokraft znajduje te luki, znajduje. Na tyle level Akali, będzie się działo, będzie się działo. Jest teleportacja. Damian, my w tym momencie możemy patrzeć na rzecz, bo tylko się inaczej nie da nazwać. O nie, no tragedia i dominacja. Nic się nie da zrobić, Prime. O jest. Ojej, Uniu. 8-0 Akali, slow Q. Minuta, Inferno, to są dwa piekielne smoki. Hej, teraz Prime na dolnej alei. Próbuje cokolwiek zrobić, ale nic z tego. Frigo również teleportował, ale chyba Arkwell w ultralidze jednak się pojawił. Oj, zobacz, Zero Dynasty. Na całej mapie. Leci dalej. Mówi do Grypciokraftu, kolego, zapędziłeś się chyba troszeczkę. Bo naprawdę po tej trzeciej mapie było troszkę apetytu. No tutaj Frigo z Marcem po prostu. No. Pup. No to, to jest jak masz tego smutnego kotka, który ci okej pokazuje. To jest ta sytuacja w tym momencie. Dokładnie, tak. Ale tak, Frigo sprezentował Slowq naprawdę dużo prezentów na środku. Ale to też świadczy o jakości midlanera, jakim jest Slowq, że nie wypuścił tej kontroli, bo jednak widzieliśmy już takie przypadki. Tylko świetnie poprowadził potem tę rozgrywkę ku końcowi. Bo to Damian jest 3-1. Ostatni pasek Grypciokraftu został po prostu złamany, moi drodzy. Zero Tenacity kończy nam tę serię wynikiem 3-1 po absolutnym stąpie.